Hej moi drodzy, witajcie na portalu wideotesty.pl. Dzisiaj przed Wami kolejny odcinek trzech sposobów na. Dzisiaj, jak widzicie po tytule, który znajduje się powyżej, trzy sposoby na godzinne granie przy komputerze. Przy tworzeniu tego odcinka pomagał nam Hubert Gordon Blaith, czyli rekordzista Guinnessa w najdłuższym graniu w grę komputerową. Przedstawiłem Wam w tym epizodzie akcesoria, które są niezbędne, może nie niezbędne, ale takie akcesoria, które ułatwiają, pomagają, zwiększają komfort właśnie długiego grania przy komputerze. Nie zapomnijcie także sprawdzić naszych specjalnych ofert reklamowych, klikając tutaj i tutaj, a także relacji z IEM-u 2015, klikając tutaj. Zapraszam do oglądania. Ze względów medycznych najważniejszym elementem środowiska gracza powinien być fotel. Nie tylko wygodny, ale także taki, który zapewnia odpowiednie krążenie i nie uciska naszych organów wewnętrznych. Siedzisko powinno być na tyle długie, aby zapewnić pełne podparcie od pośladków aż po kolana. Podobnie jest z samym oparciem, czyli tylną częścią fotela, która powinna być dopasowana do naszego wzrostu i zapewniać komfort naszej głowie oraz szyi. Do takiego fotela należy dorzucić podnóżek, który utrzyma naszą wyprostowaną pozycję. Nie powinniśmy być pochyleni. Hubert Gordon Blaith za przykład podaje tutaj fotel firmy DX Racer, konkretnie serii D. To ona, zdaniem rekordzisty Guinnessa, jest odpowiednia dla osiągnięcia wysokiego komfortu rozgrywki. Gracze szczególną uwagę powinni zwrócić także na klawiaturę. Jej rozmiar powinien być niewielki, tak aby można było ją ustawić pod odpowiednim kątem, jak najwygodniejszym dla nadgarstka. Tutaj z pomocą przychodzą tak zwane keypady, które dedykowane są graczom. Takie urządzenia posiadają minimalną ilość klawiszy po to, żebyśmy mieli dostęp do wszystkich z nich bez odrywania dłoni od klawiatury. Niestety, jak to bywa w niszach, tego typu wynalazki są stosunkowo drogie. Razer Orb Weaver, mający 30 programowalnych i podświetlanych przycisków mechanicznych oraz regulowaną długość, szerokość, a nawet kąt podpórki śródręcza, kosztuje aż 499 zł. Mamy jednak nieco tańsze zamienniki. Tracer Avenger ma 45 membranowych przycisków, których niestety nie możemy programować, a samo urządzenie ma ograniczone możliwości regulacji. Jest jednak plus takiego rozwiązania. Cena wynosząca około 60 zł. Hardkorowy entuzjasta elektronicznej rozrywki, podobnie jak gracz profesjonalny, nie może sobie pozwolić na używanie głośników. Do dobrej zabawy potrzebne są wygodne słuchawki. Ich najważniejszą cechą powinno być dobre dopasowanie do małżowiny usznej. Chodzi o to, żeby nasze uszy nie wychodziły poza obrys nauszników. Słuchawki nie powinny także przesadnie uciskać na naszą głowę. Trzeba zaznaczyć, że to bardzo indywidualna sprawa. Każdej osobie mogą pasować zupełnie inne modele. Z opinii większości użytkowników wynika jednak, że pary takie jak SteelSeries Siberia, Creative Fatality, Logitech G430 czy stosunkowo nowe HyperX Cloud nie męczą uszu, nawet podczas długiego użytkowania. Jeżeli nie potrzebujecie mikrofonu w słuchawkach, wtedy możecie rozszerzyć zakres swoich poszukiwań poza słuchawki gamingowe i zajrzeć do sklepów muzycznych. Tam czekają na Was wygodne słuchawki studyjne, które jednocześnie idealnie izolują dźwięki dochodzące z otoczenia. Mamy świadomość, że to, co Wam przedstawiliśmy, nie wyczerpuje problemu spędzania wielu godzin przed komputerem. Być może w przyszłości na portalu wideotesty.pl pojawi się obszerny poradnik poruszający ten temat. Trzeba pamiętać także o podkładkach pod nadgarstki lub najlepiej pod łokcie. Jednakże specjalistycznych poduszek dla graczy próżno szukać w sklepach. Na potrzeby bicia rekordu Guinnessa podczas PGA 2014 Gordon musiał sam uszyć swoje podłokietniki. Nie zapominajcie także o podstawowych zasadach BHP. Należy co jakiś czas robić sobie przerwę od komputera lub chociaż przerwy w patrzeniu na sam monitor, kierując wzrok w najdalszy możliwy punkt, a także o tym, aby zakraplać sobie regularnie gałki oczne. Dzięki serdecznie za uwagę w tym odcinku trzy sposoby na. Mam nadzieję, że on Wam się podobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę pod tym filmem, no i komentarza.
Zapraszam Was na inne filmy, zapraszam Was do klikania w linki, które znajdują się w opisie, no i do wchodzenia na naszą stronę główną wideotesty.pl. Trzymajcie się, na razie, pa pa!